Koń małopolski jest nierozerwalnie związany z historią, kulturą i tradycją Polski oraz społeczności zamieszkujących południowo-wschodnie obszary Rzeczpospolitej. Konie małopolskie powstały na podłożu klaczy miejscowych, hodowanych na terenach dawnej Galicji, które wywodziły się od koni prymitywnych, pochodzących od tarpana. W dawnej Rzeczpospolitej Małopolska obejmowała kilka wschodnich województw, będących przedmurzem chrześcijaństwa ówczesnej Europy. Były one ofiarą częstych ataków hord tatarskich i tureckich, dosiadających koni orientalnych. Trafiały one, jako zdobycze wojenne, w ręce szlachty polskiej. Ogiery były używane do krycia klaczy rodzimych. Ogiery te dały urodę, wytrzymałość i dzielność potomstwu, co doprowadziło przez stulecia do ukształtowania się konia z dużym dolewem krwi orientalnej. W czasach zaborów przez ponad 100 lat do rozrodu sprowadzano ogiery różnych ras i szczepów. Na terenie Galicji używano ogierów szczepów austro-węgierskich, półkrwi arabskiej, wywodzących się od ogierów czystej krwi. W okresie międzywojennym na hodowlę koni w Małopolsce oddziaływały rody koni półkrwi angielskiej, Przedświt, Furiozo, w niewielkim stopniu Nonius, pochodzące z cesarstwa austro-węgierskiego. Miały na celu podnieść kaliber oraz cechy konia wierzchowego, które mogły być wykorzystane do celów wojskowych oraz tworzącego się sportu konnego, jak również w pogłowie masowym poprawiły cechy motoryczne koni roboczych. Prekursorem tego działania był książę Roman Sanguszko, wybitny hodowca i pasjonat koni gorąco krwistych. Doprowadził on do ukształtowania się na terenie Polski Południowej wierzchowców półkrwi anglo-arabskiej. Klikowa to był jeden z folwarków należących do klucza Gumniska, bo w Gumniskach przy pałacu była stadnina koni arabskich, a po okolicznych majątkach, takich jak Hyszów, Klikowa, Krzyż, Radłów, były wychowalnie koni półkrwi, przede wszystkim koni typu Gidran. A w okresie międzywojennym do kawalerii, bo w Tarnowie stacjonował 5. Pułk Strzelców Konnych i duża część strzelców konnych właśnie jeździła na koniach sanguszkowskich. Tutaj przychodziły przede wszystkim konie hodowli stadniny koni stubno. Polskie rolnictwo głównie oparte było o pracę w polu końmi i był potrzebny koń tak zwany ogólnoużytkowy, czyli taki koń, który mógł chodzić w zaprzęgu, ale który też w razie czego mógł ewentualnie chodzić pod siodłem. Nie był tylko koniem rolniczym, ale był też koniem do transportu i po to się dolewało te Przedświty i Furiozy, bo to były konie kalibrowe, to były konie duże i one na te czasy były końmi takimi, które dobrze spełniały te role jako zwiększenie wzrostu i poprawienia chodów, użytkowości tych koni. I takimi tych ważnymi końmi, które były importowane, to był Przedświt II Wranik, po którym tu potem w Klikowej stało chyba na skrzydle 21 jego synów, czyli był tu taki ogier, który przekazywał te swoje pozytywne cechy. Już w latach 70. do Polski trafił ogier Przedświt 13-4 i też mieliśmy tutaj w sumie chyba jego 14 synów, które tutaj w Klikowej stały i które się bardzo zasłużyły w terenie, ale konie z krwią gidrańską bardzo wyróżniały się w sporcie. Te, które były hodowane w stadninie koni Hyszów jeszcze za Sanguszkim, potem stadninie koni Hyszów w latach powojennych, potem te konie poszły do Strzelcopolski, a potem do Prudnika. Oprócz tego była stadnina koni Udusz i tam też hodowane były konie półkrwi, bo taka już była jak gdyby założeniem Sanguszki, że on hodował nie tylko konie dla rolnictwa, na potrzeby rolnictwa, ale tak samo do kawalerii, a wiemy, że do kawalerii te konie musiały być trochę inne niż te konie robocze. Z tych takich kombinacji rodowodów Przedświtów był taki ogier, który nazywał się Jam. Mieliśmy tu potem stadzie jego 5 synów, ale Jam odziedziczył to, co konie sportowe powinny mieć, czyli dosyć duży kaliber, a przede wszystkim po ojcu, po ambanie odziedziczył zdolności do sportu, chęć i ambicje. Do hodowli po nim zostało uznanych 18 synów, a 40 kobył uzyskało licencję klaczy, czyli wpisu do Księgi Głównej Koni Rasy Małopolskiej bądź Szlachetnej Półkrwi. Mówiliśmy o gidranach. Ostatnim takim koniem, który
zasłużył się i tej krwi gidrańskiej miał dosyć sporo, był klikowy ogier Wróżbita. To piękny w wierzchowym typie ogier, piękny koń, maści kasztanowatej, tak jak większość koni typu gidran. Był on synem ogiera Agat. Agat, bardzo zasłużony ogier w hodowli, a tak samo bardzo dobry koń sportowy. Duży, około 170 albo nawet ponad centymetr wzrostu, o wspaniałym charakterze i przede wszystkim dużej skoczności, ale przede wszystkim dużej ambicji, bo to było bardzo cenne w tych koniach małopolskich, angarabskich, że te konie cechowała duża ambicja i one po prostu lubiły to, co robiły, lubiły skakać i dla nich ten sport w większości koni, które małopolskie, było to jak gdyby dla nich i przyjemność i tak samo z przyjemnością się na nich jeździło. Wróżbita w terenie zostawił dużo dobrego potomstwa, sam bardzo dobry koń wierzchowy, bardzo dobry koń zaprzęgowy, o bardzo dobrym charakterze i z tego co wiem, gidrany hodowane są jeszcze w Rumunii, trochę na Węgrzech i przede wszystkim szła za nimi duża użytkowość wierzchowa. O wartości ogiera stanowi jego rodowód, jego wartość użytkowa, czy zdał próbę dzielności, z jakim wynikiem, czy potem chodził w sporcie, czy to zaprzęgowym, czy wierzchowym, czy innym, a przede wszystkim to, czy przekazuje te swoje pozytywne cechy. Jeżeli ogier nie trafi na wartościowe klaczy, to sam dobrego potomstwa nie może dać. Czas konia roboczego wykorzystywanego w rolnictwie dawno już się skończył. Przeszliśmy pewnego rodzaju transformację. Wykorzystanie konia jest inne. Koń jest postrzegany trochę inaczej jak kiedyś, nie jako koń roboczy, tylko przez część społeczeństwa jako pewnego rodzaju przyjaciel człowieka, ale również to zwierzę, które dostarcza nam różnych form rozrywki właśnie poprzez sport, rekreację, hipoterapię i inne formy wykorzystania. To oczywiście związane jest też z zamożnością społeczeństwa. Gdyby zamożność społeczeństwa wzrosła, to tym samym niewątpliwie też wzrosłaby liczba chętnych, którzy chcieliby być użytkownikami koni, chcieliby być ich posiadaczami i chcieliby z nich korzystać. I myślę, że prędzej czy później do tego dojdzie. Kłaniają się Państwu wykonawcy Poczty Węgierskiej. Prosimy o brawa, bo jest to naprawdę bardzo trudna sztuka. Pierwszy Jan Żak, a ogiery, na których stoi Arkan i Emeryk. Za nim Andrzej Kołodziej na Dobromirze i Masonie. Ale proszę Państwa, takich rzeczy nie ćwiczy się na co dzień, tylko od święta. Czasu nie ma na to za wiele, ale i to, co Państwu w tej chwili prezentują w galopie, jest to naprawdę godne podziwu i uznania. Prosimy o brawa. Cieszy to, że wreszcie te konie małopolskie możemy oglądać właśnie w ruchu luzem, roczniaki i dwulatki w skokach luzem oraz trzyletnie klacze. Przecież po to te konie hodujemy, żeby je potem użytkować, a użytkowanie to w dzisiejszych czasach to użytkowanie sportowe. Te konie muszą się odbijać, muszą skakać, muszą się dobrze ruszać, aby móc się zaprezentować we wszystkich dyscyplinach, bo myślę, że koń małopolski w każdej dyscyplinie powinien się sprawdzić. Jeżeli chodzi o czempionaty ostatnich lat, oprócz oceny stricte budowy, czyli tak zwanego ocenie konia na stój, przeszliśmy do oceny cech użytkowych. Jakość tego ruchu, swobodę, zaangażowanie, energię, podstawienie zadu, a równocześnie patrzymy, na ile ten koń potrafi być odpowiednio do współpracy z człowiekiem. Kiedyś tą dzielność konia sprawdzaliśmy zupełnie inaczej, bo te konie generalnie wszystkie pracowały, były końmi zwykłymi, gospodarskimi, ogólnoużytkowymi. I charakter, i temperament był na co dzień
sprawdzany. Ten koń ma głębokie korzenie umocowane właśnie w tej rasie, szczególnie arabskiej, również z dolewem koni pełnych krwi angielskiej, ale my nie możemy na tym poprzestać. Ten dolew tych dwóch ras powinien mieć miejsce. Oczywiście uwzględniając również przy tym odpowiedni temperament, charakter, interier tych ogierów głównie, które będą służyć jako amelioranty dolewające krew ras czystych do tej rasy. Można by sobie zadać pytanie, co dalej z przyszłością koni w Polsce. Wydaje mi się, że przyszłość koni w Polsce zależy w najszerszym stopniu od odbiorców, od tych, którzy będą kupować konie od hodowców, od zapotrzebowania na konkretne konie. Taka jest też i przyszłość konia małopolskiego. Ale w dużej mierze również zależy to od pasjonatów, którzy będą chcieli hodować tę czy też inną rasę, którzy uznają, że jest to najlepsza rasa koni na świecie i którzy poświęcą jej nie tylko czas, pieniądze, ale całe swoje, górnolotnie mówiąc, serce. Koń małopolski na pewno jest o wiele trudniejszy niż pozostałe rasy hodowane w Polsce, ale daje jakby gwarancję dużych sukcesów, czego najlepszym przykładem są wyniki osiągane przez naszych jeźdźców na olimpiadach i to poczynając od olimpiady moskiewskiej w 1980 roku poprzez Atlantę, gdzie właśnie na koniach małopolskich zdobywaliśmy największe sukcesy. Oczywiście forma użytkowania tego konia i przygotowanie tego konia jest o wiele trudniejsze niż pozostałych ras, bo z racji charakteru, temperamentu wymaga ogromnej pracy. Tutaj musi być na pewno dyscyplina, z tym koniem trzeba pracować systematycznie, codziennie. Koń małopolski jest, można powiedzieć, śmiało koniem wszechstronnym. Tutaj głównie koncentrujemy się i tą naszą hodowlę kierujemy przede wszystkim na ten najtrudniejszy konkurs, jakim jest wszechstronny konkurs konia wierzchowego, gdzie koń prezentuje wszystkie jakby swoje walory użytkowe, gdzie musi w różnego rodzaju warunkach sportowych, w warunkach terenu pokazać swoje wszelkie walory. Również koń małopolski sprawdza się w innego rodzaju dyscyplinach, jak ujeżdżenie czy powiedzmy skoki, a również w obecnej dobie dużo koni małopolskich startuje w rajdach długodystansowych. Powinny być takie wrota, które przyjmą te konie i je we właściwy sposób zagospodarują. Wymaga to ścisłej współpracy Polskiego Związku Hodowców Koni z Polskim Związkiem Jeździeckim, no i wspólnych programów, które muszą być wieloletnie, które muszą być realizowane. Chodzą polskie konie w sporcie międzynarodowym z powodzeniem. Jest to ogromne dobro narodowe, które musi być zagospodarowane. Promocja konia małopolskiego powinna iść wielotorowo. Zarówno poprzez ścieżkę sportową, ścieżkę rekreacyjną, jak i organizację takich miejsc, w których te konie mogłyby być promowane. Jednym z takich miejsc, które już powstało, które już prężnie działa, jest Klikowska Ostoja Polskich Koni, fundacja powołana do życia na terenie byłego stada ogierów w Klikowej. W
W miejscu tym, oprócz promocji koni poprzez użytkowanie sportowe, poprzez użytkowanie wierzchowe, promujemy te konie na różnego rodzaju pokazach i imprezach, zapoznając ludzi z możliwościami tych koni, zarówno możliwościami użytkowania wierzchem, jak i w zaprzęgu. Jest to również doskonałe miejsce, w którym prowadzimy szkolenia, szkolenia nie tylko koni, ale i szkolenia hodowców, którzy kiedyś z tymi końmi będą pracować.